Hej, cześć, siemano, ja jestem Honor i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii pod tytułem Wycięte sceny z The Walking Dead and New Frontier. Pod ostatnim odcinkiem z tej serii naprawdę wbiliście kozackie statystyki. Dziękuję za to bardzo, prawie 13 tysięcy wyświetleń i prawie 1300 łapek w górę. Ale wiem, że możemy to przebić, także pamiętajcie, że każdy like i sub naprawdę bardzo mi pomaga i dzięki wam ten kanał się rozwinie. I jeśli statystyki będą tak samo fajne, to lecimy z trzecim odcinkiem z tej serii. Widzimy się na filmie. A dzisiaj flashback Clementine z młodości, zapraszam! Na początku jak zawsze zaczynamy trochę lightowo, a mianowicie przed państwem rysunki AJ'a, które nigdy nie zostały wykorzystane w grze. Mamy tu też grę w kółko i krzyżyk, Clementine wygrała, oraz moi drodzy też rysunek Clementine, w którym narysowała jakby rozpiskę tego, gdzie należy bić szwendaczek, jak należy je po prostu likwidować. I to jest o tyle ważne, że jakby mamy patrzenie na to, że AJ był rozumnym dzieckiem, co tak jakby nie zostało nam nigdy przedstawione w grze tak właściwie, ponieważ zawsze AJ był kojarzony taki z takim słabym, takim bezbronnym i w ogóle nierozumnym, ponieważ nawet nie umiał mówić, a dopiero teraz widzimy, że jednak coś tam w główce miał. Kolejną ciekawostką jest logo, a to mianowicie logo Tudor Winchester, to jest oczywiście nawiązaniem do programisty Telltale Games, Randy'ego Tudora. No i kolejna rzecz, moi drodzy, to niewykorzystane pliki dźwiękowe, w których Clementine krzyczy, zanosi się płaczem oraz ciężko oddycha, a na dodatek mamy tam krzyk Sandry w tle. To oczywiście dotyczy wydarzenia sprzed gry, kiedy to Sandra została zaatakowana, Sandra, czyli opiekunka Clementine, a sama nasza dziewczynka, nasza główna bohaterka, musiała uciekać na swój domek na drzewie, na którym była bodajże 3 dni, do czasu, kiedy Lee nie uratował. To naprawdę coś niezwykłego, ponieważ każdy, w tym ja, zastanawiał się, co właśnie było tak właściwie z Clementine i mam nadzieję, że w czwartym sezonie albo w DLC będzie to pokazane tak właściwie, a nie tylko poprzez pliki dźwiękowe. Kolejna sprawa to zdjęcia rodziny Garcia, czy oczywiście rodziny Javiera Davida, które też macie w tle, o nich już mówiłem, no ale warto wam pokazać to po raz kolejny. A ostatnia sprawa to model Clementine w kapturze, który też nigdy nie był wykorzystywany, sam nie wiem gdzie to mogło się pojawić, sam nie mam pojęcia jak, ale mam nadzieję, że twórcy go tak nie zostawią, bo serio model jest naprawdę genialny i idealnie nadaje klimatu takiego w sumie cichego, takiego cichego skrytobójcy bym mógł rzec, także ja jest naprawdę, czekam się mega podjarany całymi tymi scenami. Jeśli ty też zostaw lajka oraz komentarz, napisz, które ci się najbardziej podobało, które mniej. I oczywiście sub też bardzo mile widziany. Także moi drodzy, jeżeli jak ktoś będzie tak samo kozacka jak poprzednio, kolejny odcinek wjeżdża. Jeszcze myślę, że będzie jeden albo dwa. Także dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, papa, no i hej!